Siemanko mordeczki, witam was w drugiej części szamki, szama vloga Włok Wieta. No jak seba, zupka. No a tutaj mój kurczaczek w kokosie z ryżem podwójnym. Także naprawdę zacne jedzonko i niedrogie, bo ja zapłaciłem za to 12 zł, a ty chyba ile zapłaciłeś? 15. 15? No to elegancko. Ale to jest taka porcja, że po prostu jak obiad. No, na dwie osoby. Widzę. Może później spróbuję, jakbyś nie dał rady. A ja. No dobra, to spróbuję chyba twojej zupki. Oj, zrzuciłem akurat. Tak, wiem, trochę nieporadny jestem. Szczerze, ja nie przepadam za rosołem, ale to jest zajebiste. Dobra. Pora spróbować. Nawet nie powiem, co mi to przypomina kształtem. Pycha. Pyszota. O, proszę bardzo. Kurczaczek jest. A ryż jaśminowy. Na ten swój specyficzny smaczek. No i już kończę mojego kurczaczka z sosem słodko-kwaśnym. Tak jest, wziąłem miękkie. Pyszota. Najlepsza z jakiej rzeczy, jakie w życiu jadłem. A ten sos po prostu miarczy. Ja sam nie umiem zrobić takiego sosu. Najlepsze azjatyckie rzeczy są. No, teraz można gadać. Najlepsze azjatyckie rzeczy, jakie w życiu ja. Serio. Dzięki Seba, że mi poleciłeś ten bar. No, wszystkim go polecam, naprawdę jest dobry. Jak go odkryłem, to sam nie wiedziałem, że takie rzeczy w ogóle istnieją. Że... A jednak. Jest przy Abrahama, dokładnie adres, no? Dokładnie niestety nie. Dobra, no to w takim razie po prostu lokalizację z Google Maps wrzucę, jeśli mają oczywiście. Jak nie, zrobię po prostu screena, gdzie jestem i tyle. Prosta. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, Piotr.